Witam Państwa na naszej zielonej sofie. Pingla Cup, drugi dzień turnieju. Żaczki, Żacy dzisiaj rywalizują. Ze mną są dwie zawodniczki, które się teraz nam fajnie tutaj przedstawią. Hania Szymańska i Natalia Wszołek. I Natalia Wszołek. Dziewczyny, jak to się stało, że razem wylądowałyście na tej zielonej sofie? Bo tak jak patrzę na wasze koszulki, UKS Energia Siewierz, a tu mamy MKS Tarnowskie Góry, tak? No to jak to się stało? Dwa różne kluby, a razem chcecie tutaj udzielać wywiadu. Znacie się już długo? Tak, około 4 lata. Tak. A kiedy się spotykacie? Kiedy macie okazję na spotkanie? Bo jednak Siewierz i Tarnowskie Góry to trochę odległość jest. W sensie ja na przykład mieszkam w Mysłowicach, a jestem w tym klubie w Tarnowskich Górach, ale tak to się spotykamy na turniejach, na urodzinach czy coś takiego. Tak. A czy zawodniczo w parze gracie razem w deblu? Grałyśmy na Mistrzostwach Śląska, a teraz ona przechodzi do młodziczek, więc teraz będę grać z inną zawodniczką debla. Dobrze, ale już dzisiaj przechodzisz, Hania, do młodziczek, czy jeszcze nie? Jeszcze nie, ale od tego sezonu będę jakby przechodzić. Od tego sezonu, czyli od kolejnych turniejów już meldujesz się w kategorii młodziczka. No ale coś stoi na przeszkodzie, żebyście dzisiaj stworzyły parę deblową? Tak, w sensie, no bo ja będę grała z Nikolą Bartoszko, bo właśnie też musimy sobie poćwiczyć, bo na Mistrzostwach Polski będziemy grać razem, więc chcemy sobie poćwiczyć tego debla. Okej, rozumiem, czyli już patrzysz perspektywicznie, trener mówi tak, szukamy, ponieważ Hania już odchodzi do młodziczek, a ty za ile lat do młodziczek wskoczysz? Teraz jestem ostatni rok Żaczką. No to Hania, będziesz czekała na nią w tych młodziczkach, na ten debelek? Tak. Hania będzie czekała, uśmiechnięta. Zobacz, zadeklarowała ci przed kamerą. To wszystko będzie potem na kanale, na YouTubie. Więc z tego się każesz jej potem to obejrzeć. Hania, debelek, wracasz mi tutaj. Chyba, że Nicole Bartoszko cię nie puści. No to będziecie mieć zawsze taki jedną dziewczynę do zamiany, gdyby ktoś, no choroby się zdarzają, ktoś nie może przyjechać, tak? Młodziczka, to już ty masz lat teraz ile, Hania? 11. 11. I tenis stołowy pewnie z 6 lat już? Około 5, 4 i 3 czwarte. 4 i 3 czwarte, jakby tych 3 czwartych nie liczyć. A powiedzcie mi, za co kochacie tenis stołowy? Nie znudził się wam? Jak gdybym tak chciał was zniechęcić, zostawcie ten tenis stołowy, rzućcie to, dziewczyny. Można coś fajnego porobić, ciekawego. To co mi odpowiecie? Bo czasami jest tak, że już czasami po prostu jesteś zmęczony i nie chcesz iść na trening, ale potem na przykład ja kiedyś tak miałam, że nie chciałam iść na trening, ale potem mi tego jednak brakowało, bo no już do tego jestem przyzwyczajona i po prostu to bardzo lubię. Hania, jaką ty masz odpowiedź dla mnie, takiego zgrytka, który mówi, Hania, rzucaj tę rakietką, znaczy nie, żebyś w kogoś rzuciła, nie, ale w ogóle rzucaj ją, zajmij się czymś innym. Po prostu uwielbiam grać, no i nie chciałabym zrezygnować, bo też mam różne wyniki, więc nie opłacałoby się. Kalkulujesz tak na chłodno, nie opłacałoby się, już troszeczkę już zrobiłam fajnego wyniku, tak? Jest jakiś wysiłek i trud włożony, a dużo tego wysiłku i trudu wkładacie w treningi? Ile godzin tygodniowo trenujecie, Hania? 3 godziny po 5 dni w tygodniu. 3 godziny przez 5 dni, 15 godzin, to się wszystko zgadza, Natalka? U mnie to w sumie zależy, czasami dwie, zależy tak jakby od dnia, bo też mamy dużo nauki, no bo my chodzimy do niepublicznej szkoły, więc no też mamy do późna lekcje, ale tak to czasami dwie, czasami półtorej, ale bardzo takie wysiłkowe, bo dziadek mówi zawsze, że, bo dziadek jest naszym trenerem, to on zawsze mówi, że ważniejsza jest jakość niż ilość. Ważniejsza jakość niż ilość. Tak, no to gdzieś tam może też w parze iść, ale wspomniałaś tą szkołę. Dajecie radę pogodzić treningi tak intensywne ze szkołą? Jeśli ułożymy sobie plan na przykład dnia i ułożymy sobie czas, to da się. No u mnie też. W sensie ja teraz chodzę do 5 klasy i mam bardzo dużo lekcji, a jeszcze w szkole mam jeden trening po lekcjach. Jeszcze po lekcjach masz trening. No i dużo zajęć. Czy znajdujecie jeszcze czas poza szkołą i tenisem stołowym na coś innego, coś ciekawego? Tańce, śpiewy, malarstwo, rzeźba, nie wiem, co tam może być jeszcze. Ja niezbyt,
chyba że na przykład jest weekend, no to... Pograsz w turnieju. Tak, właśnie. I, ale chyba, że na przykład będzie jakiś taki turniej krótszy, to na przykład potem jeszcze zdążę na przykład coś, nie wiem, w coś zagrać, jak, w jakąś planszówkę czy coś, ale tak to niezbyt. Haniu, jak u Ciebie organizacja? Ja tylko w weekendy albo w wakacje. Wakacje są takim czasem. Tenis stołowy, tak, on wciąga bardzo mocno i żeby tutaj były wyniki, trzeba ten dzień zaplanować. I to jest piękne, że macie 11 i... 10 lat, a mówicie już o takich tematach jak planowanie dnia, zorganizowanie sobie tego czasu. Wielu dorosłych tego nie potrafi dobrze robić, a Wam to wychodzi świetnie, co widać po Waszych wynikach. Chcecie kogoś pozdrowić do kamery? Hania? Mojego trenera Adama Ducha, no i cały klub. Ja bym chciała pozdrowić mojego dziadka, trenera, który nie mógł dziś przyjechać. Świetnie. Pamiętacie hasło dzisiejszego dnia? Kciuk do góry, tenis jest cool, tak? Na 3-4. 3-4. Tenis jest cool! Dziękuję Wam bardzo. Dziękujemy.